Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. To fragment z Ewangelii Janowej z 6 rozdziału. Jezus jest naszym chlebem. Mówi: ja jestem chlebem życia. On karmi nas i daje siły na życie prawdziwe, życie, które się nie kończy. On karmi nas sobą tak, że zaspokaja nasz głód Boga w całej pełni. I choć wciąż są ludzie, którzy czekają na jakieś spektakularne, sensacyjne znaki od Boga, chcą, by działał na ich modłę, by spełniał ich oczekiwania, to my nie dajmy się wpędzić w taką logikę myślenia. Przypominamy sobie dzisiaj, że Chrystus w każdej komunii świętej jest naszym pokarmem, jest mocą dla naszego ducha, umocnieniem w pielgrzymce wiary. On jest naszym życiem, źródłem naszych duchowych sił. Pomyślmy o tym, jak traktujemy to Jego przychodzenie do nas. Czy przyjmując Pana w komunii świętej, stajemy się znakiem miłości dla innych? Nie traktujmy Eucharystii, komunii świętej, jak znaku magicznego. To nie jest jakiś talizman przyjmowany przez nas, ale Bóg żywy, karmiący nas swoją miłością. On nas może ożywić, podnieść w górę, przeobrazić, zbawić. Z Maryją rozważamy 10 różańca, przypominając sobie ustanowienie Eucharystii, z tajemnic światła. Ona podprowadza nas do Jezusa. Maryja niesie Go do nas. Maryja adoruje Go z nami. Jest cała Nim ogarnięta i cała dla Niego. On żyje w niej, a ona żyje dla Niego i czerpie z Niego siły ducha. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,